Cześć, witajcie dzisiaj. Zajmiemy się filtrami cząstek stałych. Zainspirował mnie do tego tematu nowoczesny warsztat i artykuł, jaki wczoraj przeczytałem na ten temat. Otóż słuchajcie, NIK, czyli Najwyższa Izba Kontroli, chce kar dla warsztatów usuwających filtry cząstek stałych. I teraz dalej. Najwyższa Izba Kontroli zaapelowała do ministra infrastruktury o podjęcie działań w celu wprowadzenia przepisów określających sankcje wobec osób odpowiedzialnych za zlecenie, oferowanie oraz wykonywanie usługi usunięcia z pojazdów urządzeń zamontowanych przez producenta w celu ograniczenia emisji substancji szkodliwych dla zdrowia i środowiska. W artykule dalej czytamy: substancje zawarte w spalinach są dużo bardziej szkodliwe niż zanieczyszczenia pochodzące z przemysłu, ze względu na to, że rozprzestrzeniają się w bezpośrednim sąsiedztwie ludzi, w wysokich stężeniach i na niewielkich wysokościach. Dalsza część tego artykułu mówi o bardzo znamiennych liczbach. Otóż czytamy, że specyfiką Polski jest duża, co roku rosnąca liczba pojazdów w przeliczeniu na mieszkańców, czyli w tej chwili mamy 580 pojazdów na 1000 mieszkańców, która dwukrotnie przekracza wskaźnik dla na przykład wysoko rozwiniętych państw, takich jak Niemcy i Austria, gdzie pojazdów takich jest 300 na 1000 mieszkańców. W dodatku Polska ma jeden z najwyższych odsetków samochodów powyżej 10 lat, około 73%. No, rzeczywiście to jest bardzo dużo. Dodatkowo jeszcze tutaj wyciąłem sobie taką statystykę, proszę zobaczcie, gdzie wykres pokazuje, że faktycznie Łotwa jest tutaj liderem, a Polska jest numerem 2 w Europie. Słuchajcie, filtr cząstek stałych to urządzenie no rzeczywiście kłopotliwe, może być kłopotliwe, ale tylko dla tych osób, które nie rozumieją do końca, w jaki sposób to urządzenie działa i co powoduje, że mamy z nimi kłopoty. Otóż to urządzenie zabiera prawie całą wsadzę z spalin, które normalnie dostawiłyby się do środowiska. Otóż sadza wytwarza się na skutek niesprawności silnika. Czyli jeżeli mamy problem z filtrem cząstek stałych, zbyt częstymi regeneracjami, z jakimiś sytuacjami patowymi, jak blokada tego filtra, to jest tylko skutek, zrozumcie. To jest tylko skutek. Przyczyna jest zupełnie gdzie indziej i trzeba tą przyczynę wyeliminować. Jak wyeliminować? No, doprowadzić silnik do dobrej pracy, optymalnej pracy. Przez co? No, my jako Forte mówimy tak. Oczyścić przede wszystkim wtryskiwacze, które są odpowiedzialne za dozowanie, złe dozowanie paliwa i zły skład mieszanki, która się będzie oczywiście spalała w nieodpowiedni sposób. Dodanie tych dwóch preparatów raz na 15 tysięcy kilometrów powoduje, że mamy oczyszczone wtryskiwacze oraz mamy nasmarowany układ wtryskowy, ale też przede wszystkim układ zasilania, wszystkie pompy, regulatory, o czym mówiłem już w poprzednich odcinkach, oraz odblokowujemy pierścienie uszczelniające cylindry, które są odpowiedzialne za większą lub mniejszą kompresję w silniku. Także zastosowanie tych preparatów obniża radykalnie sadzę w spalinach. Czyli mniej tej sadzy dostaje się do filtra cząstek stałych. On będzie rzadziej się regenerował. Nawet jeżeli już coś w tym filtrze cząstek stałych się odłoży, to mamy też i pomysł na tą usterkę. Otóż produkt DPF Cleaner Regenerator doskonale do zera poprzez nanocząstki tlenku ceru, o których też wspominałem, eliminuje sadzę z filtra. Czyli stosując te profilaktycznie co 15 tysięcy te preparaty, mamy temat
filtra cząstek stałych z głowy. Poza tym nie kosztuje to prawie że nic, dlatego że oszczędności na paliwie rekompensują koszty zastosowania takiej profilaktyki. W następnych odcinkach będę starał się Wam opowiedzieć o już usterkach, które się pojawiły właśnie w takim urządzeniu. To jest kawałek filtra cząstek stałych wyciętego. Tak to wygląda. Tutaj właśnie wchodzi sadza, blokuje te kanaliki i problem jest znany. Omówię w kilku odcinkach kolejne usterki i w jaki sposób z tymi usterkami możemy sobie dosyć w łatwy sposób poradzić. Tymczasem tyle. Dziękuję bardzo. Cześć.